Ja spierdalam. Zabił się. Watch Newt 566. O, złapie. A, dobra. Zniszczona zbroja? O. To moment. Do kowala. Gdzieś tu jest kowal? Blisko tu jest kowal. No to zaznaczę. A, no może nie trochę nie po drodze, ale... Przynajmniej w tym odcinku będzie coś więcej niż ten. O, popatrzycie sobie na krajobrazy. Zabijania ludzi. Tak. Dobra, panie Kowal, weź mi pan napraw. Muszę je przerwać. No ale ja chcę naprawić armor, no. W ogóle. Florencja. Toskania. Villa. No i co? No i ciul. Dobra. To się uleczę. Chociaż. Chyba, że mogę teraz, bo jakieś coś mi się blokowało. Nie. No to nie. I się blokuje mapę trochę. O, aż przyleciał ptaku. No dobra, skok wiary i leci. Zapierdzić dziada. Mam tylko dwie apteczki, więc no. O, już jest bitka. No i dobra. Znaczy, już widzę. O, wszędzie rozpierdziel. You again? Why aren't you dead? Men, slaughter him! Dzięki, jesteś na dachu tylko. Wystarczy, że tam po prostu podbiegnę sobie. Gitara się ma. Oj. Moment. Netce. Netce. O Boże. No dobra. Bitka to bitka. Chociaż. Nie. Mieczyk. No, come on, gin. No. A! Myślałem, że więcej człowieków było. Przejmij Krakał! Dobra, tak się. Też dostaniesz. O, pyk. Pyk. I tego. No, chodź tu. Wszyscy. I teraz dawać mi swój hajs. Ja pierdzielę 11 tysięcy. Dobrze.
Okej, tam jeszcze jest. I tutaj. Jak wrócimy do willi, to kupię rzeczy. Dobra. Dobra. O. O, mogę. Się obudzili. Kurde, no. No i ciul. Bo nie umiem tym gównem sterować. Jaki szybki. No. O. Ościami go tylko zabiłem, spoko. No na razie ja kończę z twoją strażą, ale spoko. Pff, co ty robisz, Ezio, no? No. Ja pierdzielę. Kurde, no. Nie, ten koleś, Ezio, no. Dobra, ostatnia apteczka. O, ciekawe. Ja spierdalam. Uff, zabił się. Dobra, walka się. No gin! No chcę tamtego ubić. O! Strażnicy mi pomagają, dobrze. I w jaja. Jak chcecie, możecie ich okraść, ale jak coś, to możecie mi zostawić. Dobra, idę golić Blackfusa. Wow, bomb. Ja ci dom uciekać. No, ja pierniczę, nie mogę go w locie zabić. Aha, spoko. No. No chcę go zabić. Do cholery. Nie, nie mogę, bo... Kurde, strażnicy się przypieprzą. Pyk. Tak, żebym mógł podczas misji. No chcę go zabić, do cholery. Czemu go nie mogę zabić? No. Nie mówcie, że mi się misja zbugowała. No. Now Firenze will judge you for what you've done. It's over. It's all over. Weź nie pierdziel. Aspirare a esserlo nella prossima. Requiescat in pace.
Te włoski skoczyły. No i Florencja w końcu nie słucha się jakichś pierdzielców. Znaczy chyba. Francesco? Francesco? Więc to tak, kurwa! Się zesrał. Dobra, to co, wracamy do willi. Kupujemy rzeczy. Willa będzie wykończyć. Tylko coś Ezio musi robić. Nani? Aha. Spoko. Aha! Fajnie, że mi się gra wyłączyła. A, Lorenzo. When I was 6 years old, I fell into the Arno. I soon found myself drifting down and into darkness. Certain my life was at an end. Instead, I woke to the sound of my mother weeping. At her side stood a stranger, soaking and smiling at me. My mother explained that he had saved me. And so began a long and prosperous relationship between two families. Yours and mine. I am sorry I could not save your father and brothers. You have nothing to apologize for. I believe Jacopo de Pazzi played a part in their deaths. They attack on you as well. I need to find him. That coward have you any leads? No. They've hidden themselves well. They? Jacopo was not the only conspirator to escape. If they work with Jacopo, they were surely involved in the plot against my family as well. Give me their names. Antonio Maffei, Archbishop Francesco Salviati, Stefano da Bagnone, and Bernardo Baroncelli. Bene. I will go and see my uncle. He has men stationed in the countryside. Wait. Before you go. O kurde, jeszcze hajs dostanę. Codex page. I took it from the files of Francesco de Pazzi, seeing as he clearly no longer needs it. I've always had an interest in things of antiquity. As did your father. It is meaningful to me as well. Then consider it a gift. Che il Signore ci protegga. No dobra, i wracamy do willi wujka Mario. Chyba, że gdzieś tu jeszcze mamy... Jest punkt widokowy, to mogę pójść. Aha, tutaj mamy ciuchy. O, farbowanie ubrań. Ja w sumie mam tyle hajsu. Dawaj to tam. Ja się chwoną będę się ubierać. Okej. Jeszcze kowala znaleźć. O, jest pan kowal. Chodź pan. Naprawa. 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 Napraw wszystko. Zbroja naprawiona. Dobrze. Teraz mogę kupić jakieś... Chyba buty mogę kupić, albo coś jeszcze lepszego. O, jeszcze zdrowie mi dają. Dobra, na razie wezmę to. Jakąś broń porządną.
weźmy to sobie. Miecz kapitański. Kapitan da Firenze. Mała broń. No tam no sztylet to jak sztylet. Bardziej bym może jakieś ulepszenie do... Dono. A bo dobra, ja przykryję to do zbroja. Chociaż nie wezmę na razie to. A nie, bo już tam. No ale. Nieelegancko. Okej. Okay. Uhuhu, wartość 1315. Jedną rzecz ulepszyłam, a już tutaj zmienia. Well. Kurde, ja jestem jak taki Batman. Tak naprawdę asasy na boku, jakiś kurde inwestor w mieście czy coś. Nic zdaje. Już pokaż, co masz w środku. 505, no dobra. Chociaż miał hajs. No, myślałem, że tu nic skończy. O, od razu dwa listy. Albo tu gdzieś jest list kończy. Nie ma. O, Leonardo da Vinci znowu. Spoko. Tup, tup, tup. Ezio, thank God you're all right. This madness with the Medici and the Pazzi, is this why you pursued Francesco? Not exactly. Well, whatever your reasons, the city is safe again thanks to you. Now tell me, how may I be of service? Ah, another page. Aha, it's a similar cipher to the last one. This won't take long. Interesting. Indeed. I see. It's another blade design for delivering poison. Sotte, oh, tak. It won't take very long. I just need to find a way to hollow out the blade without sacrificing it. It's all right, Leonardo. Just do what you need to do. No to teraz będzie. All done. I filled your blade with a bit of poison to start with. Should you run out, just visit a doctor. Poison. From a doctor? In high enough doses, that which cures can kill. I am in your debt once more, my friend. Anytime, Ezio. Anytime. I to w sumie powinna być taka mechanika, że jak używamy apteczek przy pełnym zdrowiu, to takie nagle dostajemy truciznę. Ale to by było chyba zbyt dziwne. W sumie? To jest medyk. Medyk! Medyk, ja chcę do medyka. A ty idź, pan w piździec. Tak. Dobra, proszę co. Mogę zakupić u niego więcej? Wycizna, nie, max 5, okej. Okay. Jak w przypadku apteczek. Ło. Pierdziele, Ezio! To w sumie jest... Medyk. Trzeba kupić lekarstwa. Panie medyku.
Dobra. Jeszcze miał uleczyć sobie, będę marnować apteczkę od razu. Zatwierdź, dobra. O! Maryskus. Chociaż i tak przy tych ostrzach bez trucizny to już rozpierdziczam zabijanie. Kolejny. Zdążę okraść powietrze. O nie, nie będę. A, dobra, bo ja już z miasta uciekłem. Znaczy chyba. To weź teraz bramy znajdź. O, jest. To mamy jeszcze sobie. A, bo dobra, no. Możemy tutaj zakończyć odcinek. We Florencji, po czemu nie? Także co zrobiliśmy teraz? No, i trochę tam dostała się mechanika ekonomii. Rozpierdziliśmy ostatecznie prawie, że, bo jeszcze został jeden pacjent, no, tych głównych dwóch pacjentów, czyli Wierego i Francesco, którzy tu rozpierdzielali, chcieli tamtą rodzinę Medico rozpierdzielić. Ale w efekcie całą Florencję sobie zagarnąć, no i to w sumie było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę. No i nara. だってだってだってだってだってだって。